A to pani Krysieńko, kufel, nie nocnik, być go nie trzeba. Niezłe, niezłe. Ale stać pana na coś lepszego, panie Marciniak. To zastanowię się. Krysiu, możesz się w końcu skupić? Jestem skupiona. Panie Marciniak! A? Znowu jest pan pod kreską. Podniosę się! Czy ty w ogóle słuchasz mnie? Szczerze? Przecież wiesz, możesz mi zaufać. Nie. W takim razie powiem ci to inaczej. Nie obchodzi mnie, co będzie się działo z tobą, rozumiesz? Możesz gnić tutaj na tym zatupiu. Możesz gnić w szpitalu. Ale Kasia... Kasia musi być ze mną. Kasia wcale ciebie nie wspominała. Kasia już nie płacze, wiesz? Oddaj mi ją albo... Albo co? Widziałaś pismo z sądu? Widziałaś wyrok? Chciałem to załatwić polubownie. Chciałem ci przemówić do rozumu. A teraz wybieraj. Albo oddasz mi Kasię, albo sprowadzę tu pogotowie, policję. Do końca życia będziesz gniła w szpitalu wariatów. Rozumiesz? Rozumiem. Teraz wszystko rozumiem. Bardzo dobrze, że mi to wreszcie... powiedziałeś. Teraz już wiem, z kim walczę. Nie ze swoją chorobą, nerwami, tylko z tobą. Ty jesteś moim wrogiem. Zastanów się, bo pożałujesz. Panie Marcinie, ja pomyliłam się. Pan znowu jest nad kreską. Pojedziesz tam? Jutro. Wieczornym pociągiem. Oby ci się wszystko udało. Chrzest. Dogadaliście się? Tak. Na imię chcą mu dać Antoni. O Lizusy, jak proboszczowi. Nie, jak Toszkowi. Nie może być. Ten i ten Antoni? Jak tu wiedzieć, że imię patrona to znaczy? Nie przesadzaj, babciu Józiu. Zresztą, może jeszcze Hanka wróci i dzieciakowi jakie inne imię nada. Jeżeli Hanka wróci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak, Krysiu? No, tak jak powiedziałam. Dobry wieczór. Dobry, dobry. Tylko Kasia nie doczekała i poszła spać. O, to ja zajrzę do niej. No, na razie. Gdzie tam poszła spać? Nową zabawką się bawi. Jaką? No, zabawką, no. Na progu była, w pudełku. Imię i nazwisko Kasi. Zaniosłem jej do łóżka. Na progu? Przepraszam cię, kochanie, ale nie mogłam wcześniej. Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Kasiu. Kasiu, co się stało? Laleczka. Laleczka wróciła. Pani Krysiu, pani powie, no co ja mam z tym zrobić? Wyrzucić, zakopać, utopić, nie wiem. Nie szkoda jej? Niebrzydka jest. Jakby wcale nie używana. Nówka! Ty już nie kombinuj. Kasia się wczoraj dosyć przez ciebie nacierpiała, nie? No co mama, no? Ja tylko znalazłem na progu. Na Kasie był adres, to jej zaniosłem. Skąd miałem wiedzieć, że lalki się wystraszy? Laleczki.
No nie, no taka mała to ona nie jest. Bardziej Lala niż Laleczka. Albo Lalison. Laleczka. Kasia nigdy nie nadała jej imienia. Nigdy nie chciała się nią bawić, ale musiała. Czasami musiała. Jak to musiała? Od kiedy to jest nakaz dawać dzieciom przymus do zabawy? Od soboty. Od pierwszej soboty października, 2 lata temu. Kasia miała wtedy urodziny. Zrobiłam przyjęcie. Zaprosiłam dzieci z podwórka, z bloku. Tort był czekoladowy. Kasia bardzo lubiła czekoladowy tort. A ona, ta Laleczka? Janek ją przyniósł, mój mąż. Kasia bardzo o niej marzyła. Zawsze, kiedy mijaliśmy tę wystawę, stawaliśmy. Czasem nawet na pół godziny. I tak sobie obie gadały przez szybę. No to Kasia musiała być chyba zadowolona. Na początku tak. Ale potem... Potem dzieci zaczęły się bawić. Rozrabiać, no jak to dzieci. Było wesoło. Kompot się wylał na dywan. Janek wpadł w szał. Wyrzuć te hołoty. No, to nie jest towarzystwo dla naszej córki, powiedział. Oczywiście wszystko to była moja wina. I wtedy po raz pierwszy mu się sprzeciwiłam. Myślałam, że mnie uderzy, ale nie, nie. On zaczął tylko mówić. Jak bardzo go rozczarowałam. Jakim jestem człowiekiem. Jaką żoną, jaką matką. Chciałam, żeby przestał. Chciałam mu przerwać, ale on mnie chwycił tym swoim chwytem i dalej mówił. No, a Kasia? Kasia siedziała na tej kanapie z Lalą. A kiedy już było po wszystkim, to on podszedł do niej jak gdyby nigdy nic. Z tym swoim słodkim uśmiechem. I powiedział... Jak ci się podoba ta Laleczka, córeczko? Twój tatuś wie, czym sprawić ci radość. Tatuś. Laleczka. Tak, ona rzeczywiście była bardzo droga. Kiedy Janek był w domu, Kasia musiała się nią bawić. Ale już nigdy... Nigdy z nią nie rozmawiała. Kurde mol. Chyba jednak zakopię. Maszura. A tort? Widzisz, wujku, ona się tego nigdy nie nauczy. No, nie pij żaby. No, do psa trzeba mieć podejście. No, zobacz. Szura. Patrz, Szura. Dobry patyczek, wierzba. No, aport. No, widzisz, wujku, ty tyle wiesz o psach, a tobie też się nie udało. No, kto wie, może ona woli iglaste. Ja jej pokażę. No. Szura. No, Szura! Katarzynko? Wróciłem po ciebie, kochanie. Panie Cieplak, pan mnie tutaj nie cyganie. Ja nie oddam panu Kasi. Janek. Co? Janek. Mam na imię Janek. Niech będzie. Ale żadnemu z was jej nie oddam. To przecież jest moja córka. I pani Krysi. A ona zakazała. Moja biedna Katarzynka. Tak bardzo boli ją to wszystko. Pan ją boli. I ta pana Lalka. Dostała ją? Dostała histerii. Biedna Katarzynka. No zupełnie jak jej matka.
Obie biedne były. I to przez pana raczej. Przeze mnie. Wszystko robiłem dla nich. Dla Krysi, dla Katarzynki. Może za mało bywałem w domu. Może Krysia czuła się przez to samotna. Może dlatego nastawiła Kasię przeciwko mnie. Panie Zbyszku, nie wie pan, ile ja wycierpiałem. Nie chcę wiedzieć. Panie Zbyszku. To są wasze sprawy. No przecież pan też ma córkę, prawda? No mam. Niech mi pan powie, czy można nie kochać własnej córki? No, nie wiem, chyba nie. Katarzynka jest takim dobrym dzieckiem. Takim kochanym. Takim czułym. Tatusiu, jaką bajeczkę mi opowiesz dzisiaj? O małej pszczółce, kochanie. Boże. Muszę się napić. Musimy wracać. Panie Zbyszku, niech mi pan powie, czy Katarzynka, czy Kasia, ona nadal śpiewa tą piosenkę o Bączku. Tak bardzo brak mi jej głosu i śmiechu. Śpiewa jeszcze. Niech mi pan powie, panie Zbyszku. Przecież to jest moja jedyna córka. Proszę. A niech mi pan nie odmawia. No nie możemy już dłużej czekać. Zadzwonię do Piotra. Zadzwonię. Wrócił! Zbyszek, jesteś? Gdzie Kasia? Na miłość boską! O Bosk! Ty tkniłeś! Nie, Halinka, to nie to. A Kasia? Gdzie Kasia? No mów, gdzie ona jest? Kasia jest porwana. Ja już też pójdę. Kawa i dwie wody. Proszę. A reszta? Później. Coś się stało? Zapomniał pan czegoś? Tak. Pani. Proszę wyjść, bo zawołam policję. Proszę wołać. Jeżeli tylko dzięki temu poczuje się pani lepiej. Czego pan chce? Tylko pani dobra. To wszystko. Pan zwariował. To zabawne. Co? To bardzo zabawne, że akurat pani to mówi. Co tam? Tak. Czego chcecie? Proszę się uspokoić. Spokojnie, proszę. Kim jesteś? Cisza! Zostaw mnie! Proszę się uspokoić. Zostaw mnie! Słyszę, zostaw mnie! Proszę się uspokoić.